W dniu 28 sierpnia 2022 roku odbyły się dożynki gminy Osiek Mały. Uroczystość zapoczątkował przemarsz korowodu dożynkowego ze stadionu w Osieku Małym do amfiteatru. Wszystkich zebranych powitali prowadzący dzisiejszą uroczystość. Pani Beata Kobuszko-Sokołowska, sołtys ze wsi Młynek oraz przewodniczący Rady Gminy, pan Sławomir Makarowicz. Starostami tegorocznych dożynek byli pani Elżbieta Wiechecka oraz pan Mariusz Szczesiak, którzy zgodnie z tradycją wręczyli wójtowi, panu Markowi Górczewskiemu, symboliczny bochen chleba. Dożynkowy bochen chleba pobłogosławił ksiądz Paweł Robak z parafii w Dębach Szlacheckich. Następnie miała miejsce uroczysta, dziękczynna msza święta, którą celebrowali kapłani ksiądz Paweł Robak, ksiądz Maksymilian Skorek oraz ksiądz Wojciech Szczepankiewicz, proboszcz parafii w Dębach Szlacheckich. Po mszy świętej odbyło się dzielenie chleba przez wójta pana Marka Górczewskiego, przewodniczącego Rady Gminy pana Sławomira Makarowicza oraz starostów dożynek. W kolejnej części miały miejsce okolicznościowe przemówienia gości zaproszonych, które zapoczątkował wójt gminy Osiek Mały, pan Marek Górczewski. Głos zabrali goście: poseł na Sejm Rzeczpospolitej pan Leszek Galęba, radny powiatu kolskiego pan Zbigniew Szarecki i prezes zarządu gminy PSL pan Wojciech Rybicki. W części artystycznej pod kierownictwem pana Adama Kołodziejczaka wystąpił zespół Gama z Witowa. Gdyby nie ten zespół, to bym nie śpiewała, siedziałabym w domu, pacierze klepała. Chłop się o to pyta, czy się ma pościekła za twoje śpiewanie. Ogłoszono także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. I tak trzecie miejsce zajęły panie Anna i Krystyna Cicha z Osieka Małego. Brawa, wielkie brawa, wielkie brawa. Panie wykonały ten wieniec samodzielnie. Drugie miejsce, wieniec wykonany przez OSP Łuczywno. A pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich w Młynku. Wielkie brawa. Brawa, wielkie brawa, wielkie brawa. Panie wykonały ten wieniec samodzielnie, same. Następnie wszyscy przybyli na uroczystość mogli delektować się koncertem, widowiskiem muzycznym pod tytułem Cudawianki, złote przeboje lat 20. i 30. w wykonaniu zespołu Artes Ensemble. Kolejnym ludowym zespołem tak pożądanym w tym szczególnym dniu był zespół ludowy Osieczanki, który przybliżył słuchaczom również przyśpiewki ludowe. Wyczekiwaną gwiazdę wieczoru wszyscy przyjęli z dużą dawką emocji. Gwiazdą tą był zespół D-Bomb. Lubię kiedy wokół, kiedy wszyscy. Ja lubię kiedy w tańcu. Pamiętajcie, kiedy w tańcu wiruje świat, tak śpiewajcie. Lubię kiedy wokół muzyka gra, kiedy wszyscy śpiewają na 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 na.
Zróbcie hala! Na zakończenie zabawę taneczną poprowadził DJ Radzik.